W niezwykle interesujące wydawnictwo można zaopatrzyć się w kieleckim biurze wystaw artystycznych. Ten dwustustronnicowy album, prezentujący fotografię autorstwa Pawła Pierścińskiego, nieżyjącego ojca kieleckiej szkoły krajobrazu, jest dla wszystkich miłośników fotografii swoistym białym krukiem. To jest album Pawła Pierścińskiego, nad którym pracowaliśmy dość długo i ja opracowując go merytorycznie, nasza graficzka Monika Cybulska, która jest autorką pięknej szaty graficznej. To jest wydawnictwo, w którym podsumowaliśmy twórczość Pawła. Oczywiście nie dało się tam zamieścić wszystkiego, ponieważ ta twórczość jest tak ogromna, że nie daje się zamknąć w jednym wydawnictwie. Ale wydaje mi się, że dotknęliśmy wszystkich tematów, którymi Paweł się zajmował i nawet takimi, o których ludzie, których ludzie, nie kojarzą z nim, wydaje mi się też, że troszeczkę zmieniliśmy postrzeganie jego twórczości, właśnie rozszerzając to spektrum jego przestrzeni jego zajmowania się nie tylko pejzażem, krajobrazem, z którym jest kojarzony, ale także z ludźmi, z fotografią socjologiczną, z eksperymentami fotograficznymi. Album jest o tyle. Taki wyczerpujący, że uznałam, że Paweł, który tyle pisał i pięknie pisał i bardzo precyzyjnie, powinien sam mówić o swojej fotografii. Dlatego poszczególne etapy tego albumu przeplatane są fragmentami z jego tekstów, w których on szczegółowo wyjaśnia i swoje intencje, i powody, i, a nawet czasami i materiały fotograficzne, obiektywy, na jakich pracował. Wszystko w celu. Uzyskania odpowiedniej jakości obrazu fotograficznego. Album stanowi prezentację niewielkiej części twórczości Pawła Pierścińskiego, który pozostawił po sobie nie tylko zdjęcia, ale także ogromną spuściznę tekstów traktujących o istocie fotografii. To ledwie fragment jego bogatego archiwum fotograficznego, uratowanego przed zniszczeniem i będącego w posiadaniu Kieleckiej placówki. Aktysta był niezwykle pracowity, niezwykle precyzyjny i dokładny. I w zasadzie jego twórczość jest ogarnięta przez niego samego, jest zdokumentowana, wydał szereg pozycji, aż po tę ostatnią, która jest obszerną bibliografią zarówno tekstów, jak i wszystkich jego wystaw, i wszystkich tekstów, które o nim napisano. Można z tego czerpać. My jedynie chcieliśmy stworzyć taki jego obraz, obraz wszechstronnego fotografa, bardzo zaangażowanego, fotografa perfekcyjnego i fotografa wybitnego artysty, który stworzył i wiele ikonicznych zdjęć, które weszły na stały do historii fotografii polskiej. W BWA będzie prezentowane także wydawnictwo, które dokumentuje artystyczne wizje innego Kielczanina, Wiktora Franko fotografa, którego pracę znajdziemy na okładkach prestiżowych, modowych czasopism, a także płyt wielu uznanych polskich wykonawców. Zwędrował stąd i robi całkiem udaną karierę i w Warszawie i nie tylko znany w, w swojej branży również w świecie. Fundacja DIFA, czyli Do It For Art, postanowiła. Zaproponowała mu wydanie jego albumu, zajęła się jego redakcją i wyborem fotografii. Pani Natalia Mikołajczuk, która sama jest graficzką i fotograficzką i potrafi spojrzeć z pewnego dystansu i od zewnątrz na twórczość artysty, stworzyła z jego twórczości taką swoją wypowiedź własną, autorsko-kuratorską, ale też dopowiada jego fotografie takim komentarzem od autorskim, a również wybranymi fragmentami powieści, ponieważ artysta jest polonistą. Dużo czyta, ma swoje ulubione książki. Myślę, że to też wpłynęło na rozwinięcie się jego wyobraźni i posługiwanie się takimi wieloma subtelnościami i niuansami, nie tylko słów, ale także i obrazów, które gdzieś tam w wyobraźni powstają, ponieważ twórczość Wiktora Franco jest niedopowiedziana, enigmatyczna. On bazuje głównie na portretach na pięknym świetle, na takim rodzaju tajemnicy, na atrybutach, w które wyposaża swoje postaci, które dopowiadają je w sposób niejednoznaczny, działający na wyobraźnię. To, są, to jest taka poezja fotografii, dopowiadanie metaforami plastycznymi treści, które on chce zawrzeć. Nie są to tylko proste przedstawienia pięknych kobiet, pięknych twarzy czy pięknych strojów. To jest cała historia, prawie filmowa, zawarta w jednym zdjęciu. Wiktor Franco jest autorem wielu publikacji oraz wystaw, zarówno tych indywidualnych, jak i zbiorowych. Album zatytułowany Volume 1 to 188-stronnicowe wydawnictwo prezentujące wybór prac powstałych na przestrzeni ostatnich 10 lat.